Witajcie w kolejnym nagraniu. Dziś opowiem Wam o tym, czy i jak uzyskać efekt wąskiej talii albo talii osy. Zaczynamy! Wiele kobiet jako cel ustawia sobie właśnie wąską talię, talię osy. Wiele kobiet chce wyglądać tak jak właśnie ten kształt klepsydry, czyli wąska talia i ładne, szersze już biodra, pośladki. Czemu w ogóle jest taki fenomen tej talii, wąskiej talii i talii osy? Jest to kwestia tego, że to podoba się po prostu płci przeciwnej, facetom, ale też i kobietom. Wynika to z tego, że taka sylwetka jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o dobór ubrań przede wszystkim, bo wygląda ładnie sukienka, spódnica, dżinsy i dodatkowo bardzo fajnie ta sylwetka się prezentuje. Jest dosyć estetyczna, zwłaszcza jeżeli dodamy do tego większy biust, to tak naprawdę jest to typowa kobieca sylwetka, o której marzy prawie każda dziewczyna. Drugim takim argumentem, który przemawia za tym, aby zainteresować się tą tkanką tłuszczową na brzuchu i wąską talią, jest wskaźnik WHR, który mówi nam o rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej i stosunku bioder do talii. Więc jeżeli chcesz sobie obliczyć ten stosunek, to jak najbardziej możesz to zrobić. Tutaj Ci podaję ten wzór i jeżeli taki wskaźnik jest powyżej 0,8, to wtedy czas skupić się na brzuchu, aby tą tkankę tłuszczową z brzucha zgubić. Te boczki właśnie niechciane, te fałdki na brzuchu, one nie tylko nieestetycznie wyglądają, ale one też mogą wpływać na Twoje problemy zdrowotne, dlatego warto zadbać o to, aby ten brzuch był jednak estetyczny i zadbany. Oczywiście, jak widzisz, talia nie tylko ze względów estetycznych jest ważna, ale też i zdrowotnych. No ale dobrze, przejdźmy w ogóle teraz do tego, skąd ta tkanka tłuszczowa się tam bierze. No przede wszystkim jest to siedzący tryb życia, czyli te właśnie wałeczki, te boczki wynikają z tego, że za mało się ruszasz, źle się odżywiasz i przez to masz zatłuszczony brzuch. Zatłuszczony brzuch oznacza brak wcięcia w talii, przez co ta sylwetka jest zalana tkanką tłuszczową i nie ma tej talii osy. Czy możesz to zmienić? Oczywiście, że tak. Jest to kwestia tylko i wyłącznie pracy nad tą częścią ciała. Ja teraz Ci pokażę kilka przykładów moich podopiecznych. Będzie to Klaudia, Julia i Ewa, które pracowały właśnie nad talią, nad tym, aby poprawić wygląd brzucha i aby uzyskać ładną kobiecą sylwetkę. Jak widzisz, każda z nich miała nieco inną budowę i wszystkim się udało uzyskać piękny efekt szczupłego, smukłego brzucha, ale też właśnie wąskiej talii z wcięciem, które dla kobiet jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli jesteś osobą, która już zajęła się właśnie swoją sylwetką, już pracujesz nad tą talią, to tak naprawdę musisz teraz skupić się na prawidłowym treningu, odpowiednich ćwiczeniach. Moim zdaniem bardzo dobry wpływ na talię mają ćwiczenia, które angażują mięśnie skośne brzucha i mięśnie poprzeczne, czyli mięśnie głębokie brzucha. Warto się skupić na takich ćwiczeniach, które angażują te właśnie mięśnie i dzięki temu uzyskasz naprawdę fajny efekt, jeżeli chodzi o Twoją talię. Dodatkowo oczywiście spalamy tkankę tłuszczową poprzez dietę. Brzuch robi się w kuchni i to jest prawda. Tutaj musi być lekki deficyt kaloryczny, aby te efekty były. Jeżeli masz troszkę więcej tkanki tłuszczowej na brzuchu, możesz pomyśleć o zabiegach endermologii. To jest taki masaż po brzuchu, który fajnie napina nam skórę, dzięki temu jeszcze pozbędziesz się resztek tkanki tłuszczowej i napniesz skórę, przez co brzuch będzie wyglądał naprawdę świetnie. Czy wąska talia jest możliwa u każdej dziewczyny? Moim zdaniem tak, te wcięcie będzie mniejsze lub większe, talia będzie szersza lub węższa, ale będzie proporcjonalnie wyglądać do reszty sylwetki. Jest to na pewno do zrobienia i mam nadzieję, że jeżeli to jest Twój cel, to uda Ci się to osiągnąć. Dodatkowo przygotowałam trening, najważniejsze według mnie ćwiczenia, które wpływają na wygląd Twojego
brzucha. Możesz go sobie pobrać w komentarzu, tam Cię przekieruję właśnie do kolejnych kroków i takie ćwiczenia sobie zobacz, zrób. Najważniejsza cecha, jaką musisz teraz nabyć, to wytrwałość i konsekwencja. Jeżeli będziesz robiła trening regularnie, jeżeli zadbasz o dietę, będziesz w tym konsekwentna, to na pewno uda Ci się mieć talię osy. To by było na tyle. Dajcie mi znać, jak zrobicie ten trening, czy Wam się podobał, czy udało Wam się w ogóle go wykonać. Jestem ciekawa, czy właśnie talia osy to jest Wasz cel. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu i do następnego nagrania. Marta.